Cześć, tu Gosia, witam Was na moim kanale Anatomia Jogi w Praktyce. Ostatnio spodobało mi się i Wam również omawianie asan pod względem anatomicznym. I dzisiaj właśnie pod lupę wzięłam pozycję nawasan, czyli pozycję okrętu. Nawasana jest to bardzo wymagająca pozycja, która należy do grupy asan takich w siedzeniu, ale zaawansowanych z tego względu, że wymaga mocnych mięśni, aby utrzymać te asany. I dla osób, które są początkujące, zostańcie ze mną dalej, dlatego że pokażę Wam przygotowania do tej asany, jak, jak się wzmocnić, w jaki sposób ją wykonywać, ewentualnie w wariancie nieco uproszczonym, alternatywnym, ale nadal pracując, żeby się wzmacniać. A ci z Was, którzy wykonują tę nawasanę w pełnym wariancie, być może dowiecie się, dowiecie się czegoś ciekawego. Na temat jak pracować mięśniowo w tej asanie, aby jeszcze więcej z niej wydobyć. Żeby nie przedłużać, zaczynamy. Pierwsze, co to nawasana, już Wam ją pokazuję. Nawasana jest to asana, która wymaga bardzo mocnych mięśni brzucha, bo utrzymanie nóg w powietrzu. Wcale nie wygląda, znaczy nie jest aż takie łatwe. Za utrzymanie nóg w powietrzu odpowiada iliopsoas, czyli mięsień biodrowo-lędźwiowy. Na temat iliopsoas nagrałam osobne filmy, na końcu Wam to podlinkuję. Mięsień iliopsoas znajduje się mniej więcej w tym miejscu, głęboko na brzuchu i on odpowiada właśnie za zgięcie bioder. I to jest bardzo silny zginacz, ale jeżeli jest on niewystarczająco silny, to w przypadku wykonywania nawasany będzie wam po prostu ciężko utrzymać nogi w powietrzu, będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób, bo często jest tak, że jeżeli mięsień jest za słaby, to próbujemy się odgiąć do tyłu, tak żeby zrównoważyć pracę nóg, a nie o to nam tutaj chodzi. Iliopsoas czyli mięsień biodrowo lędźwiowy ma oprócz funkcji zginania lekko rotuje uda na zewnątrz i przywodzi więc żeby zrównoważyć tę pracę, bardzo istotne jest to, aby uruchomić rotację wewnętrzną. Czyli chcesz nie tyle, że przyciągnąć uda do siebie, co jeszcze je tutaj zrotować do wewnątrz, tak, żeby utrzymać nogi w prawidłowym ustawieniu. Kolejną rzeczą jest to, żeby mocno skupić się na, tema, na żebrach, bo jeżeli wchodząc do, do nawasany, będziecie się odchylać do tyłu i żebra będą wychodziły do boków, to tak jakby tracicie tą stabilizację, która jest tak niezbędna w czasie wykonywania tej asany. Zwróćcie też uwagę na to, że jest jeszcze jedna grupa mięśniowa, która jest odpowiedzialna za to, czy kolana wyprostujecie, czy nie. Bo w tym przypadku mięsień biodrowo rzeczywiście zgina uda, ale żeby kolana wyprostować, za to jest już odpowiedzialny mięsień czworogłowy i to on powoduje uniesienie nóg do góry, czyli mięśnie czworogłowe również muszą być mocne, aby wyprostować kolana. Idąc dalej, zwróćcie też uwagę, że jeżeli macie problem z wyprostowaniem nóg w kolanach, to tutaj mamy przykład przeciwstawnej pracy. Jeżeli nie możesz wyprostować nóg w kolanach, a masz silne uda, to prawdopodobnie, a raczej na pewno, trzymacie grupa kulszowo-goleniowa. Czyli ta cała grupa mięśniowa prawdopodobnie was tak trzyma, jest tak napięta, że wyprostowanie nóg jest po prostu niemożliwe. Więc, aby wykonać nawasanę w pełnym wariancie, potrzebny jest rozciągnięty, elastyczny tył nóg. I tutaj nam się coś kolejnego pięknie łączy. Bo jeżeli masz nierozciągnięte tyły nóg, może to świadczyć o tym, że Twoja miednica będzie miała problem z pochyleniem się do przodu. A w czasie wykonywania nawasany, bardzo zależy nam na tym, żeby miednica nie odchylała się do tyłu, bo inaczej polecimy. Tylko zależy nam na pochylaniu miednicy do przodu. To jest tak, jakbyście wyobrażali sobie, że chcecie pępek przybliżyć do ud. I teraz już wiecie, że jeżeli będą Was trzymać tyły nóg, to będzie wam ciężko pochylić miednicę do przodu. I tak to właśnie jest w przypadku każdej asany, że jeżeli wyobrazimy sobie całość ciała i zobaczymy, gdzie jest jakieś napięcie, jakieś, nie wiem, jakaś kontuzja, różne rzeczy się dzieją w naszym ciele, to zawsze ta jedna rzecz będzie powodowała, ta dysfunkcja, będzie powodowała właśnie zachwianie ostatecznego wyglądu asany. Na końcu, więc to jest bardzo ważne, żebyście mieli świadomość tego, co Wam doskwiera i jak sobie z tym radzić. Zanim pokażę Wam wszystkie warianty przygotowujące, to jeszcze powiem wam, czego unikać. Przede wszystkim w wykonywaniu tej asany unikamy garbienia się. Zobaczcie, powiedzmy, że jestem nawet w takim wariancie, o, chyba, chyba się uda. Jeżeli jestem tutaj, zobaczcie, jeżeli wyciągam mostek do góry, tak jak w przypadku nawasany, chcemy, żeby ten mostek szedł cały czas do góry. Jeżeli nie wyciągam mostka do góry, tylko zaokrąglę plecy, prędzej czy później skończy się to w ten sposób, czyli zrobię taką e, huśtawkę. Więc wchodząc do asany przede wszystkim nie zaokrąglajcie pleców. Zaokrąglanie pleców indukuje pochylanie się głowy do przodu. Zwróćcie uwagę, że jeżeli siedzę w siadzie skrzyżnym, tak? I mam wydłużony kręgosłup, i czuję, że mój mostek idzie do góry, broda jest lekko cofnięta, jest mi łatwiej utrzymać pozycję wyprostowaną. Jeżeli puszczę brodę do dołu, to siłą rzeczy kręgosłup zaczyna się zaokrąglać. Więc tutaj już od razu wiemy, co się będzie działo w przypadku nawasany. Zaokrąglisz plecy, polecisz do tyłu. E, jeszcze jedna rzecz. Którą miałam powiedzieć na początku, jeżeli ktoś z Was ma problem z kością guziczną, ma stłuczoną kość e, guziczną, bo na przykład upadł, bo to się zdarza, albo po prostu kość guziczna jakoś dziwnie jest ułożona anatomicznie i boli Was siedzenie na pośladkach w czasie wykonywania nawasany, to podłóżcie sobie coś miękkiego pod pośladki, po prostu, bo nic innego nie będzie Wam w stanie pomóc. E, ja przeżyłam. W niedzielę piękny upadek na pośladki, bo było strasznie ślisko i właśnie poczułam co to znaczy mieć stłuczoną kość krzyżową i guziczną, więc domyślam się teraz co wyczujecie i już wiem, że na pewno pomaga usiąść po prostu na czymś miękkim. I jeszcze wszystko szybko podsumowując. Wchodząc do, do nawasany, postaraj się, żeby kąt pomiędzy klatką piersiową, nogami to był około 90 stopni. Ściągaj mocno żebra. Palce do przodu, rotuj do wewnątrz uda, maksymalnie napięte ramiona, mostek w górę, nie zaokrąglej pleców, lekko cofnij brodę. A teraz pokażę Wam warianty przygotowujące. Jeżeli masz nierozciągnięte tyły nóg, wiadomym jest, że będzie Ci ciężko pochylić miednicę do przodu i będzie Ci ciężko wyprostować nogi. Jak z tym pracować? Po prostu zegnij lekko nogi w kolanach. Nawasana to nie jest asana, w której rozciąga się tyły nóg, więc jakby to, że będziesz próbować prostować te nogi bardzo mocno, nie da Ci zbyt dużo. W innych asanach pracuj nad rozciągnięciem tyłów nóg, tutaj pracuj nad silnym centrum. Pokażę Wam teraz parę kroków po kolei, jak można pracować w nawasanie. Podzielę to na cztery części, więc jakby możecie zobaczyć, na którym etapie jesteście i co jeszcze możecie dodatkowo zrobić. Pierwszy etap, najłatwiejszy, to zgięte nogi w kolanach i podtrzymujemy pod spodem ręce pod udami. Tutaj też pracuje brzuch, jednak ręce wspomagają utrzymanie nóg. Kolejny etap. Próbujesz przenieść ręce równolegle do ziemi, ściskasz uda, rotujesz je do wewnątrz, mocno wyprostowane ręce i próbujesz utrzymać pozycję. Etap trzeci, ze zgiętych nóg, próbujesz je wyprostować i jeszcze nadal przez chwilę podtrzymujesz. Zwróćcie uwagę, że tu trzymamy rękami, więc można próbować ustawić sobie ten kąt względem ciała, docelowo 90 stopni. I ostatni. To właśnie ten moment pełnej nawasany. A teraz pokażę Wam takie ćwiczenie, które może wykonywać każdy, dla wzmocnienia mięśni brzucha. Układasz ciało jak prawie jak do nawasany i zaczynasz na zmianę krzyżować piszczele i utrzymujesz tę pozycję. I próbujesz zmieniać nogi w ten sposób. Możesz rozciągnąć ramiona na bok, wtedy też jest to troszkę mocniejsza praca. I uwierzcie mi, że przez dłuższy czas wykonywanie tej pracy powoduje, że naprawdę zaczynamy mocno odczuwać mięśnie brzucha. Później możesz na chwilę się zatrzymać w połowie to jest ten taki moment powiedzmy odpoczynku i pracować dalej. Mam nadzieję, że ten film pomoże Wam bardziej w zrozumieniu, co jest kluczem w wykonywaniu tej asany. Co jest najistotniejsze, aby utrzymywać nogi wyprostowane, co jest potrzebne, aby te nogi się wyprostowały. Pracujcie nad swoim brzuchem, nie poddawajcie się. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w następnych filmach. Pa.